przerwie tygodniowej dzisiaj będziemy streamowali Just Chatting przez 8 godzin. Nie. Cześć, czat! Witaj Hype! Witaj Bazik! Witaj Kubojc! Trzeba? Odchodzę do M. Eski nie widzę. Wiedzę, co 5 power. Musisz kurwa ile już zrobić może. Kurwa! Na rampę poszedł. Ja albo się poszedł, ukrył na dworze, albo jest sobie... Jest za boksem. Ja pierdolę. Tak skrzynią, zabity. Dobra informacja. Do zdjęcia w ogóle? Jeszcze. Ty w szoku jesteś? Tam chyba słyszałeś plac za wupą, on ma wupę. A nie chcemy w tego zagrać, Wajzer? Co? No... Brzmi dobrze, nie wiem czy tego rezydenta nie popierdolę, pewnie nie zagram z wami. Dobra, za karę dam ci łapkę w dół. Siema widzu, witam cię bardzo serdecznie. Kurwa, nie jestem zalogowana. Widzisz, Zebo, uratowałeś się od łapki w dół. Uratowałeś się od łapki w dół tylko dlatego, że nie jestem tutaj zalogowany. Kurwa! No niestety, tak to jest, jak się ma deala z Operą GX. Zapraszam wszystkich do pobrania tej niesamowitej przeglądarki. Link oczywiście macie w opisie, w kafelku. Opera GX. Kliknij i rozwijaj się na nowo. Hej Madziupe, to ja, Slay. Wiem, że mnie nie znasz, ale możemy się poznać. Ale jak coś, nie mów nic mojej dziewczynie, buziaczki. Jeszcze ten Pipo Chat. To będę ja. 1:1. Już wam pokazuję. Ała! Kurwa, rzeczywiście. Cześć, jestem Adrian. Nie znasz mnie, ale to nieważne. Możemy się spotkać i pogadać, ale nie mów nic mojej dziewczynie. Pipo cza! A jak ci użarło, to się nie zaczniesz zmieniać? Nie. Wyłączam to. Watermelon! It wasn't his head! I swear Twitch administration! It was just a photo montage! Flow wise, obviously I don't know who went first or whatever, but the first guy for me, his bars like flowed a bit easier for me to like catch. It's a good song though, like I like the beat. Lepszy flow! I have no idea what the hell it's about. Jesteś cecha na czacie? In the comments. Co ty na to, cecha? Dawaj, o. To było bardzo ciekawe. Magik. Co? No nie kliknę! Nie no, 200 IQ! Co jest? Zaplanowane. No, będziesz miał to tak na highlights, co nie? To był tajemny ruch karate, widzowie. Na spokojnie. Zrobimy z... Ezio. Mam nadzieję, że Ezio nie jest. Nie no, Ezio by nie zarzucił reaktora tylko po to, żeby stosować meteoryty, no. Jednak se kurwa to zrobił, no co za dzieło, co on odpierdala? Duksiądz już żałuje swoich czynów wcześniejszych? Żałuję, bardzo żałuję i staram się zadośćuczynić. Na przykład oferowałem Nawci moje mięso z mojego ciała, ale nie chciała. Może ksiądz by z tej swojej sutanny na przykład tak plecak zrobił jeszcze? A przydałoby się. W sumie mam jedną skórę, jeżeli masz drugą, chodź, to możemy ci zrobić. Nie mam. No chodź. Postaw go. Lewym myszkiem. Gdzie? Co? Do wody? Nie! Dobranoc. Miłych snów. Dobranoc. Pomocy, topisz!
pozdrów rybki. Dobra, Muran gotowy. Jedziesz! Skurwam! Nie! Byłem dzisiaj u Ciaska w Krakowie, bo nagrywaliśmy taki fajny odcinek, który będzie tam za, nie wiem, za 2 albo za 3 dni. Zobaczymy. Była RS trójka, która miała 600 koni, była taka, co miała 650, jakaś M trójka, co miała 600, no wiesz, jakieś dragi, palenie gumy, tego typu rzeczy. No i sobie wracamy. Wracam sobie, bo właśnie pisałeś, że grasz, to mówię, to sobie zagram. Wracam sobie autostradą, no i jest typowa sytuacja, jest tir i za tirem jest kurwa taki coś a la busik, 7-osobowy. No i jadę i w momencie, kiedy mam mijać busa, znaczy, no tak, mam mijać tego busa, on mi się wpierdolił na lewy pas, no to ledwo zhamowałem, ten typ przejechał, wiadomo, pierwszy. No i jak mijaliśmy, jak go potem mijałem, to widzę, że kurwa macha łapami, kurwa coś tam na głowę pokazuje. No to kurwa mu pokazuje, no, w dużym skrócie, pokazuje mu, żeby zjechał, nie? No to zjechał na stację, już, nie, już nawet kurwa, wydaje mi się, że nawet kurwa jakieś nagranie ze stacji kurwa wyjdzie, bo to pewnie była śmieszna sytuacja. No typ parkuje pod dystrybutorem, ja parkuję pod dystrybutorem obok, wychodzę z auta, on też w tym momencie wychodzi z auta, typ wychodzi z pięściami i ma kurwa, no coś miał w tych rękach, najprawdopodobniej jakieś zapalniczki czy coś. No i w tym samym czasie jeszcze Jasiu wyszedł z auta. Z racji tego, że my od jego lewej strony zaparkowaliśmy, no to Jasiu miał bliżej. No, ja krzyczę kurwa do typa, że kurwa człowieku ludzi pozabijasz kurwa, jak ty jeździsz w cymbale, nie? I on coś tam, kurwa dawajcie kozaki, coś tam, no, Jasiu pierwszy do niego podszedł i tutaj, z racji późniejszej, kurwa, nie wiem, jakoś go kurwa, on jakoś Jasia odepchnął kurwa czy coś i typ kurwa do mnie podchodzi. No, ja mu tam kurwa mówię, że jest pojebany, że jest pierdolnięty, on też mi tam krzyczy, że jestem pojebany i pierdolnięty i mnie jakoś kurwa tak, i mnie jakoś tak odepchnął czy coś, a z racji tego, że miałem kurwa takie kurwe sztywne spodnie jeszcze z dziurami, na kolanach, to kurwa bardzo ciężko mi było równowagę utrzymać i się przepierdoliłem do tyłu i zarysowałem łukiem brwiowym o krawężnik. No, w międzyczasie wstałem i znowu coś tam jakaś kurwa szarża poszła. No to się wkurwiłem, odpaliłem bagażnik, wyciągnąłem kask i mu powiedziałem, że jak stąd kurwa nie pójdzie, to mu w łeb zajebie. Ale typ był kurwa, no tak przynajmniej kurwa, silniejszy był kurwa, no tak z 3 razy, ale to o to nie jest ciężko, ale kurwa był duży, nie? No ej, tak szczerze był kurwa duży. No i tyle, nie? Ale był duży w sensie, że był wysoki czy był mięśniony? Był wysoki kurwa i był zbity, no ja nie chcę używać tego określenia, ale kurwa, no jak taki kurwa ziomek, co ciężko fizycznie pracuje, jest po prostu kurwa, no jest taki rześki chłop kurwa, nie? Taki wiesz, taki ziomek, co i kurnik kurwa posprząta i... Kurnik posprząta. I dom wymuruje, nie? Był kurwa... Jest pełna, tak na oko. Na oko tak miał kurwa z 35 około, no. No ale w sumie... Ale jest jedna rzecz, która mnie mega... Bo on jak wyszedł, typ się cały trząsł kurwa i wzrok miał kurwa gdzie indziej, nie? Pierwsze co ja mówię, kurwa typ jest naćpany, nie? Typ jest naćpany, typ... Albo może z jakiejś furii, tylko że jedyną osobą, która mogła być wkurwiona, to byłem ja, bo to koniec końców kurwa wujkowi tutaj, to mnie kurwa prawie zabił, znaczy, na autostradzie. Reasumując, nie pobił was, tylko was odepchnął. Wiesz co, nie wiem, być może Jasiu dostał jakąś bombę, ja nie. Ja się, no kurwa, tak szczerze, ja jestem się... A masz nagranie z całej sytuacji, żeby było widać całą przepychankę? Na pewno na stacji będzie. Mogę z samochodu spróbować ściągnąć, bo ten, mam, ja sobie pobrałem, znaczy, bo to zawsze jak jest ostre hamowanie, to emergency video się nagrywa. Z tego jak mi zajechał drogę, mam. Ale nie wiem czy będzie zbitki. Jutro pójdę do samochodu i sprawdzę, bo kamery nagrywałem na wprost auto i na tył, a dużo się działo pomiędzy autami. Ale ogólnie masz ewentualnie zrzut sytuacji właśnie z kamer ze stacji? Rozmawiałeś z kimś, czy... Ale ja mam, a co ja mam kurwa zrobić? Co mam na policję kurwa pójść? Nie no, chcę to zobaczyć. A, no kurwa, wydaje mi się, że to było takie szybkie, że to było takie zabawne, że to gdzieś kurwa będzie w internecie na jakiś ten... Nie, powiem szczerze, no kurwa, nie zaprezentowaliśmy się dobrze z Jasiem. Powiem szczerze, no. Powiem tak, ja dostałem pana szarżę na czoło i teraz mam plaster. To ty gadasz, Rafciu, jakim kotem, jak ktoś się trochę umie bić, to da mnie ci nawet 5. Weź, kurwa, wyłącz Mortal Kombat. Nie, tak szczerze, no, przede wszystkim dla tych, kurwa, co tutaj myślą jakieś, kurwa, dziwne rzeczy, to nawet jakaś taka bitka, że tak powiem, uliczna,
z bitką na sali treningowej, no się w kurwa różni, nie? Ale podsumujmy jedną rzecz. Ogólnie gdybyś miał lepsze spodnie, byś mu najebał. Znaczy, gdybym miał lepsze spodnie, to mi się nie wypierdolił. Tak mi się wydaje. Wiesz co, też bym chciał zobaczyć tą sytuację. No wiesz, to jest ta ciekawość, no. Jedyne co mogę zrobić, to się uśmiechnąć pod wąsem, no bo co, no. Płakać nad rozlanym mlekiem nie będziemy. Opowiedziałeś to tak, że wyszło na to, że padłeś jak komary na ploskacza. Kurwa, bo ja mam takie przeświadczenie, kurwa, że tak było. Ja wiem, że to były większe wymiany, czy coś, ale kurwa, no jestem tak szczerze zażenowany naszym poziomem. Osobiście, inaczej, wstyd mi kurwa nie jest, bo kurwa jakbym... No nie, każdy musi umieć się bić, od tego zacznijmy. Nie o to chodzi, kurwa, jakbym... Kurwa, zawsze mogłem zacząć uciekać, nie? Wiesz o co chodzi? Ja się mówi tak, napisał, powiem tylko tyle, mało pamiętam. Mam robić spolszczenie przy okazji? No dobra, będzie robione spolszczenie. Tup. To miejsce idzie w zło. Dlaczego to się kurwa znowu dzieje? Gówno. No dobre gówno. Wszystko zaczęło się, kiedy mama zniknęła na 3 lata jej nie było. 3 długie lata. No i wiecie, wkurwiłem się, mały brzdącu, i poszedłem ją szukać po tych 3 latach, bo mi wiadomość wysłało. Okazało się, że matka pracowała dla tajnej organizacji zajmującej się łapaniem dziwnych, paranormalnych dziewczynek. Skomplikowana sprawa generalnie. No i potem znalazłem ją, doszło do kłótni, odcięła mi rękę, ja jej wbiłem siekierę w głowę, potem kilka strzałów w głowę, potem... Potem jej przyszedł jej stary, skopał mi dupę, zaprosił mnie na obiad. I była jeszcze stara, i był jej jakiś brat, i była siostra. No był taki rozpiździec, bo brzdący, że to się w głowie mieści. Jacie, a na końcu wiesz co było? A na końcu babcia, tak, babcia, twoja stara, babcia. Świętej pamięci, tak. Okazało się, że małą dziewczynką, która kontrolowała umysły wszystkich wokół, była babcia. Okej. Zapisz, to dobry pomysł. Zapiszemy w innym miejscu. 07.